Alcohol Gol i chciałem wam zaproponować, abyście zatrzymali się na parę minut, zostali z nami przez najbliższą godzinę. Usłyszycie słowa, które mogą zmienić wasze życie, bez względu na to, w którym jesteście teraz miejscu. Te słowa mogą całkowicie zmienić wasze życie. Ja przez ponad 30 lat wzrastałem w takim przekonaniu i w takiej mentalności, że albo Boga nie ma, albo jeśli On jest, to jest gdzieś w chmurach, ale kompletnie nie interesuje się naszym życiem. Tak naprawdę od początku, od małego dziecka chodziłem tak, jak system tego świata nakazywał. Jako młody chłopiec skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później skończyłem liceum, również z najwyższą średnią. Następnie rozpocząłem studia na tym uniwersytecie. Skończyłem Wydział Prawa i Administracji. Ukończyłem te studia z wyróżnieniem. I bardzo szybko zacząłem iść dalej, tak jak ten system nakazuje. Zacząłem budować karierę. Każdego dnia spinałem się, aby coś osiągnąć. Bardzo chciałem być człowiekiem sukcesu. Wydawało mi się, że tylko w ten sposób, że tylko w ten sposób będę mógł nim być. Bardzo szybko zacząłem zarabiać duże pieniądze. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Wydawało mi się, że jak pójdę w posiadanie, to się zrealizuje. Rzeczywiście na zewnątrz tak to wyglądało. Dużo moich znajomych podchodziło do mnie, klepało mnie po plecach, mówiło: Michał, jesteś uosobieniem sukcesu. Zbudowałeś piękny dom, masz żonę, dzieci, wyjeżdżasz kilka razy w roku na zagraniczne wakacje, masz nowe samochody. Wow, to o to chodzi. Przyjaciele, ale prawda była taka, że tak naprawdę każdego dnia udawałem kogoś innego. Udawałem kogoś, kogo chciał ten system wyprodukować. I wiesz, o czym mówię. Wiesz, ile razy udajesz przed swoim kolegą, udajesz przed swoim sąsiadem, udajesz w swojej rodzinie. Chcesz być silny, chcesz być twardy, bo wydaje ci się, że tylko w taki sposób możesz coś uzyskać. Ja bardzo szybko przekonałem się, że tak naprawdę w tych pieniądzach nie znalazłem nic, nie znalazłem szczęścia. Lubiłem przeglądać się w tym, co mówią inni ludzie o mnie, że jestem fajny gość, że mi się powodzi. Wiecie, właśnie w tamtym momencie mojego życia, kiedy bardzo wzrastałem intelektualnie, usłyszałem na pozór banalne słowa. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Wiecie, jak to zabrzmiało? Jaki to był wydźwięk tego w pierwszym wrażeniu człowieka, który właśnie pojął wszelkie prawidła funkcjonowania tego świata, gospodarki, polityki, ekonomii, który organizuje konferencje, na których się produkuje. I nagle słyszę, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Wiecie co? I bardzo szybko uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ja sam zająłem miejsce Boga w moim życiu. To jak żyłem, było całkowicie pozbawione Jego. I w tym momencie ja zawołałem do Niego: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli to nie jest żadna kolejna religijna ściema, religijny system, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. Chcę mieć stałą relację. Tak jak ci inni ludzie, którzy głosili mi kiedyś Ewangelię. Oni mówili, że oni mają stałą relację. Ja chcę Cię doświadczać. Kiedy zacząłem wzywać Jego imienia, bardzo szybko uświadomiłem sobie, że potrzebuję Jezusa w moim życiu. Że bez Niego jestem nikim. Że bez Niego jestem nikim. I właśnie wtedy zawołałem do Niego: Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś w ciele człowieka na ziemię. Wierzę, że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i mnie zbaw. Przyjaciele, to było 6 lat temu. Właśnie wtedy, kiedy zawołałem do Niego, potężny Bóg
stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, przyszedł do mnie. Spotkałem się osobiście z Jezusem. Dzisiaj jestem tutaj, aby wam świadczyć swoim życiem, że Jezus żyje, że poznałem Go osobiście 6 lat temu. Od 6 lat chodzę z Nim, mam z Nim stałą relację. Przyjaciele, kiedy Jezus Chrystus chodził tutaj po ziemi 2000 lat temu w ciele człowieka, przyszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził. Jeden z takich najbardziej zacnych i szanowanych dostojników religijnych w Izraelu był to faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego w nocy, bo widział, że coś jest na rzeczy, ale wstydził się w ciągu dnia i mówi: powiedz mi, o co chodzi, nauczycielu? Jezus powiedział mu bardzo ważną rzecz, która dotyczy każdego człowieka tutaj na tej ziemi. Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek, ów Nikodem, miał blisko 70 lat. On zapytał: ale jak to? Jak to możliwe? Jak człowiek, który ma prawie 70 lat, może narodzić się na nowo? Jezus mu powiedział: Nikodemie, nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Musisz się narodzić na nowo z mojego ducha. Z mojego ducha. Przyjaciele, nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. To nie jest na szóstkę. To nie jest do wybranych. 2000 lat temu Jezus Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu zesłał swojego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 2000 lat temu Bóg zapewnił każdemu człowiekowi ratunek. Zapewnił zbawienie. Dzisiaj od każdego z was, którzy słyszycie te słowa, tylko i wyłącznie od was zależy, czy weźmiecie to zbawienie do swojego życia. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. 2000 lat temu On poszedł na krzyż za każdego. Za każdego. I mówię wam to z perspektywy człowieka, który osiągał sukces w tym świecie. Miał pozycję, pieniądze. Nie brakowało mi wszystkiego. A jednak wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Potrzebuję Jezusa w moim życiu. Potrzebuję Jezusa. Słowo Boże mówi dzisiaj, kiedy głos Jego słyszysz, serca swojego nie zatwardzaj. Dzisiaj, przyjaciele, kiedy słyszycie te słowa, dzisiaj jest dla was dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujecie decyzję, czy uznajecie to za brednie, czy uznajecie to za farsę, czy uznajecie to za życie, tak jak ja uznałem 6 lat temu. Jezus nie powiedział: kładę przed tobą dobro i zło. Jezus powiedział: kładę przed tobą życie albo śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie. Każdy człowiek ma wolną wolę. Każdy człowiek. Bóg wyposażył każdego człowieka w wolną wolę. Każdy człowiek dzisiaj podejmuje decyzję. Dzisiaj wybierasz. Dzisiaj wybierasz, kiedy słyszysz te słowa. Czy idziesz za Jezusem? Czy odwracasz się i gardzisz Nim dalej? 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus pokonał diabła, rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i panowania. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał śmierć. Pokonał śmierć. Jeśli dzisiaj zaprosisz Go do swojego serca, już dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Nie możesz sobie zasłużyć na zbawienie. Nie możesz być na tyle dobry. Nie możesz być na tyle uczciwy. Bo Słowo Boże mówi tak: nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Jedynie krew Jezusa jest w stanie cię uratować. Jedynie krew Jezusa przelana na krzyżu 2000 lat temu jest w stanie zapewnić ci zbawienie. Ty decydujesz. Żyjemy podobno w chrześcijańskim kraju, ale ludzie mają głęboko w poważaniu Jezusa. Kiedy ludzie wychodzą na ulicę i prezentują Go takim, jak On jest naprawdę, to pojawia się zdziwienie i zgorszenie.
A Jezus mówi tak o religijnych ludziach. Lud ten daremnie czci mnie wargami, bo serce ich daleko jest ode mnie. Jeśli na poziomie swojego serca nie uwierzysz, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł w ciele na ziemię człowieka, umarł za ciebie, zmartwychwstał i siedzi teraz po prawicy Ojca. Jeśli nie wezwiesz nad swoim życiem Jego imienia, jeśli nie ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem, to nic Ci nie pomoże. To nic Ci nie pomoże. Jezus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Jezus powiedział wyraźnie: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie możesz być na tyle dobry. Nie możesz być na tyle intelektualny. Jeśli mówię to z perspektywy człowieka, który przez wiele lat wzrastał w tym systemie i w nim się rozwijał i odnosił sukcesy. Wiem, o czym mówię. Ale przyszedł moment, że kiedy usłyszałem te proste słowa, to wszystko, co znałem wcześniej, uznałem za głupstwo i powiedziałem: Jezu, panuj w moim życiu. Jezu, dziękuję Ci, że mnie uratowałeś. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Panuj w moim życiu. Panuj w moim życiu. Przyjaciele, kto z Was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia dla Ciebie. Kiedy słyszysz te słowa, podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję. Możesz też szybko przemknąć. Możesz też szybko uciec. Ale powiem Ci jedną rzecz. Już nigdy nie staniesz przed Jezusem i powiesz, że Ty nie wiedziałeś. Bo On Cię zapyta: a co zrobiłeś z tym gościem, którego uznałeś za wariata pod bramą uniwersytetu? Co zrobiłeś z tym słowem, które Ci głosił, które pochodziło ode mnie? Co zrobiłeś z moim dziełem zbawienia? Co zrobiłeś z tym, że poszedłem na krzyż, aby Cię uratować? Przyjaciele, oprócz tego, że Jezus pokonał śmierć i tam na krzyżu Golgoty zapewnił każdemu życie wieczne, kiedy się na to otworzysz i stanie się już ono twoim udziałem, bo takie jest dziedzictwo tych, którzy wierzą, to możesz też dzisiaj doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Nie musisz chodzić utrudzony. On powiedział: zrzuć swoje ciężary. Zrzuć na mnie swoje ciężary. Moje brzemię jest lekkie. Zrzuć ciężary. Możesz się nie bać. Ja wam mówiłem, ja byłem mistrzem świata w udawaniu kogoś innego, w zakładaniu masek. Ale prawda była taka, że się bałem. Tylko udawałem twardziela. Udawałem kozaka. Bo wydawało mi się, że nie mogę się przyznać do słabości. Dzisiaj się nie boję. Zaakceptował mnie Ojciec w niebie. Rozumiesz? To jest też dla ciebie. Jeśli chcesz, te słowa Jezusa, które kierował do ludzi i do swoich uczniów 2000 lat temu, kiedy chodził po ziemi, one są wciąż żywe i aktualne. Czego chcesz? Czego chcesz? Bóg zrobił dla ciebie wszystko. Zesłał Jezusa. Jezus zniszczył diabła. Zapłacił swoją krwią za twoje i moje grzechy. Ale ty decydujesz. Możesz tego nie chcieć. Możesz żyć tak dalej. Ale wystarczy. Wystarczy. Jedna decyzja i akt wiary. I akt wiary. Zaproszenie Go do swojego serca. Wystarczy, że powiesz tak jak ja: przepraszam Cię, Jezus, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem, że umarłeś za moje grzechy, że zmartwychwstałeś. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i panuj w moim życiu. A narodzisz się na nowo. Spotkasz się z Nim osobiście. Spotkasz się z Nim osobiście. Chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem. Relacja z Bogiem. To nie jest religia księgi. To nie jest 10 przykazań. Jezus wypełnił prawo. Zbawienie jest z łaski za darmo. Za darmo. Za darmo. Bóg tak Cię pokochał, że oddał sam siebie, swojego Syna za Ciebie. Czy chcesz to wziąć? Czy chcesz to przyjąć? Nic nie musisz robić. Nie musisz niczego udowadniać. Wystarczy, że powiesz teraz: Jezu, ja chcę. Jezu, ja nie rozumiem, co ten gość mówi. Ale ja wiem,
że ja potrzebuję Ciebie. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjaciele, odkąd 6 lat temu zawołałem do Niego, zawołałem do Jezusa, każda prawdziwa dziedzina mojego życia została podniesiona. Mówiłem wam, byłem przedsiębiorcą, nadal jestem przedsiębiorcą, ale jestem skuteczniejszy przedsiębiorcą, bo Duch Święty mieszka we mnie. Miałem małżeństwo i mam małżeństwo, mam tą samą żonę, tylko kiedyś kochałem ją sentymentalnie. Dzisiaj potrafię ją kochać i czuję i wiem, że jestem kochany. Jestem lepszym ojcem, niczego się nie boję, nie choruję. To jest dla każdego z was. Przyjaciele, czy wiecie o tym, że jeśli dzisiaj chorujecie, to tylko dlatego, że albo nie wiedzieliście, że możecie być zdrowi, albo dlatego, że chcecie. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc. I jeśli możesz mnie teraz wystawić na próbę, jeśli jesteś na coś chory, może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka, przyjdź. Położymy na Ciebie nasze święte ręce. Nakazujemy, nakażemy chorobie odejść i będziesz zdrowy. Pytanie, czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz? Duch Święty mieszka w nas. Jezus żyje. On nie wisi na krzyżyku. On nie leży w żadnym żłobie dzisiaj. To potężny Bóg. Zmartwychwstał i panuje. Możesz tak jak on, drwić z tego i uznać to za pewnie. I iść dalej, i podążać. Zobaczcie, chrześcijański kraj, Ludzie wychodzą prezentować Jezusa, jedni się śmieją, innym to przeszkadza, ale jakby zwykły Turek tutaj wyszedł i pajacował, to robiłby furorę i miałby szafę. Chrześcijański kraj ma w konstytucji zagwarantowaną wolność wyznania. Jezus nikogo z was nie będzie przymuszał. Każdy z was ma wolną wolę i każdy decyduje, na czyim pasku chodzi. Możesz chodzić na pasku diabła, możesz chodzić dalej, to jest twój wybór. Ale ty, kiedy słyszysz te słowa, Jezus powiedział wyraźnie, ja nie przyszedłem przynieść pokój, ja przyszedłem przynieść miecz, poróżnić. Co to jest za indywiduum? Którzy nie chcą przyjąć życia. Przed uniwersytetem. 2000 lat temu nastąpiło wielkie dzieło. Jezus zapewnił ci pełnię zwycięstwa. Mądrze wybierajcie. Mądrze decydujcie. Jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy dla was.